Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym wyjątkowym miejscu, w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to muzeum jest gospodarzem tego projektu. Projekt niezwykły, być może Państwo już o nim słyszeli, bo to kolejna jego odsłona, Korzenie Pamięci. To projekt, w którym rozmawiamy o powstańcach, ale rozmawiamy z ich bliskimi, z ludźmi, którzy znają ich z zupełnie innej strony, z codzienności, z życia codziennego. Wiedzą o nich rzeczy, o których my nie wiemy, a które dziś opowie nam wnuk. I dlatego ze mną jest Stanisław Zaborowski. Witam. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Wnuk Stefana Bołka, pseudonim Kubuś. Tak. Dziadek. Dziadek, o zdecydowanie bardziej dziadek. Jak zastanawiałam się, przygotowując się do naszej rozmowy, jak zacząć, to pomyślałam sobie, jak to jest być wnukiem polskiego Jamesa Bonda? Takie coś mi, czytając o twoim dziadku, przyszło do głowy, ale wiem, że po prostu dla ciebie był przede wszystkim dziadkiem. Jakim był dziadkiem? No bez wątpienia był dla mnie ogromnym autorytetem i czerpałem od niego bardzo dużo rzeczy odnośnie tego po prostu jak iść przez życie. I nie był dla mnie Jamesem Bondem. Znaczy to, co wszystko znamy z książek, zostało w książkach, a dla mnie był po prostu ciepłą osobą, bardzo rodzinną. Spajał rodzinę. Żeśmy się dzięki temu, że dbał zawsze o te relacje, spotykali regularnie. No, odwiedzałem go praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie, więc mieliśmy całkiem zażyłą relację. Wyjaśnimy, ten James Bond wziął się stąd, że twój dziadek był jednym z cichociemnych. Poproszę cię, żebyś... To jest zdjęcie, mówiłeś mi, ze szkoleń. Tak, tak. To jest jedno ze zdjęć, kiedy dziadek brał udział w szkoleniach. To jest drugie też zdjęcie, które okazuje, jak wyglądało to przygotowanie do zrzutu. No i dziadek brał udział w takich szkoleniach właśnie w Szkocji, gdzie no, wydarzyło się bardzo dużo różnych ciekawych historii też z życia prywatnego. Opowiadał ci o nich? To opowiadał o paru anegdotach. Opowiadał właśnie między innymi o tym, jak kiedyś z kolegami zostali bardzo miło przyjęci przez Grantsa w Szkocji, tego Grantsa od whisky. I stąd wzięła się jego miłość do tego alkoholu, który pił do końca życia. Rozumiem, że w czasie szkoleń byli tam zaproszeni z innymi. No był też czas wolny i mogli... polskimi żołnierzami. Tak, tak. I dziadek nawet po wielu latach wybrał się również do Szkocji, odwiedzając miejsca, w których właśnie był. I po latach został też przyjęty przez wnuka Grantsa, który oczywiście wiedział, że takie zdarzenie miało miejsce w czasie wojny i bardzo miło to wspominał. I to jest coś ładnego, co znaczy, co mówi o tym, że są kultywowane i kontynuowane te relacje. Były jeszcze jakieś anegdoty z tamtego czasu? Były anegdoty o dziewczynach, jak chodzili i podrywali dziewczyny, ale to już może bardziej bym chyba odesłał do książki dziadka. Pytam o to dlatego, że no, wiem o tym, że cichociemni, tak jak twój dziadek, to byli najlepsi z najlepszych. On oczywiście, jak nawet opowiadał o sobie, to był bardzo skromny. On był fotografem i to między innymi dlatego tam się znalazł. Ale a propos tego whisky, to też rozmawialiśmy przed wejściem, że jak dziadek był już zrzucany w kwiecień 44 pod Warszawę, to opowiadał, że jak już go tam inny żołnierz przytulił, ściskał, to on żartobliwie mówił, uważaj na jajka. Mówi, jakie jajka? Mówi, no tutaj mam jajka, bo to było tam chwilę po Wielkanocy, przyszedłem się podzielić jajkami. Potem dopowiedział, że też każdy właśnie z taką whisky gdzieś tutaj małą schowaną skakał, więc też to tak. No, po prostu byli młodzi chłopacy. Tak, tak, jak najbardziej. I to, że właśnie każdy z nich przywiózł coś do tego kraju, było poza jakimkolwiek regulaminem, ale mówiło o wielkiej miłości do ojczyzny i chęci kultywowania tych tradycji polskich. Ale oprócz tego, że każdy z nich miał w menażce wtedy odrobinę whisky, które zabrał ze Szkocji, to również każdy z nich miał truciznę, którą miał w razie czego połknąć i nie zdradzić żadnych informacji. No, dziadek był przygotowany perfekcyjnie, miał całe stworzone historie i dokumenty i nowe życie. W razie czego, jak miałby kogoś spotkać w Polsce, to miał się wypierać i udawać, że nie jest sobą. No i mieli oni też ogromną ilość pieniędzy i złota, które przywozili. I
I nigdy chyba żadnemu z nich nie przyszło o tym, żeby przyszło do głowy, żeby to zachować dla siebie, tylko od razu przekazywali to, bo szło to na ważny cel walki z okupantem. Dziadek twój też opowiadał, tak jak wspomniałeś o tej truciźnie, że byli koledzy, którzy po prostu, żeby nie zdradzić, żeby nie wpaść, po prostu ją wzięli i ginęli. No zdarzały się takie wypadki, tak, tak. No było to bardzo ryzykowne. To za każde zdjęcie, które wykonał dziadek, była kara śmierci, a wykonał ich 300 czy nawet więcej. Tych, które na pewno znamy, a pewnie tych mikrofilmów było jeszcze więcej. Więc jakiekolwiek wyciągnięcie małego aparatu no było wielkim ryzykiem. Poproszę cię, żebyś tutaj wziął te zdjęcia, bo jak wspomniałeś, dziadek nie tylko dokumentował moment powstania cywilów, dziadek, tak, tylko właśnie też takie punkty. Tak, dziadek no, działał jako fotografik i jego zadaniem było działanie wywiadowcze. Miał on dokumentować obiekty strategiczne, co w ogóle wiązało się z jeszcze większym ryzykiem. Więc bunkry, zasieki, wszystko to, co mogło być cenną informacją w czasie powstania, należało do jego zadań. Ale w międzyczasie, ze względu na to, że był zawsze pasjonatem fotografii, fotografował też życie codzienne Warszawy. I chyba to jest najpiękniejsze, że udało się no, zachować też to, co jest świadectwem tego, że życie się toczyło w tej Warszawie i życie było normalną codziennością. Ludzie chodzili do pracy, ludzie żyli, ludzie mieli swoje słabości, gorsze chwile i lepsze. Jest bardzo dużo zdjęć, które pokazują momenty przyjaźni, momenty, kiedy ci ludzie na przykład właśnie tutaj przed wybuchem samego powstania spędzają wspólnie czas i rozmawiają o różnych rzeczach, które nie są zawsze związane z tym, jak ma wyglądać akcja, tylko kto się w kim zakochał albo co się wydarzyło u niego w domu rodzinnym. Powiedz proszę, w jakich okolicznościach zdarzało wam się rozmawiać o powstaniu, jak to u was w domu? Bo rozumiem, że widziałeś od początku, że dziadek jest bohaterem dla Polski. Jak to wyglądało? Dziadek zawsze był dla mnie wojskowym, ale nigdy na niego nie patrzyłem w kategoriach bohatera. Dziadek jest moim dziadkiem i żeśmy spędzali ze sobą czas miło. I dziadek przekazał mi bardzo dużo różnych cennych lekcji odnośnie tego, jak żyć i co jest ważne w życiu. Ale też spędzaliśmy czas na tym, że żeśmy na przykład oglądali mecz Ligi Mistrzów wspólnie. Dziadek lubił sport? Dziadek chyba tak bardzo nie interesował się piłką nożną, ale wiedział, że ja się tym interesuję w tamtym wieku i chciał ze mną po prostu spędzać ten czas, więc zawsze pytał, kto z kim gra. Siadał obok, nalewał sobie whisky i męczył się 90 minut oglądając nie do końca coś, co go interesuje, ale bardzo to doceniam. Mieliśmy też dużo wspólnych chwil, jak żeśmy gdzieś musieli się wybrać. W ostatnim okresie towarzyszyłem mu w kilku ważnych wydarzeniach. Miałem przyjemność być z nim w gromie, który przejął tradycję cichociemnych. Była to dla mnie bardzo ważna wizyta. To był moment przekazania właśnie tradycji i nadania imienia cichociemnych jednostce grom. No i spotkanie tego pokolenia współczesnych komandosów z cichociemnymi no było czymś bardzo wyjątkowym, bo ci ludzie mieli ogromny szacunek wciąż do kombatantów. I nawet po latach teraz, kilka dosłownie miesięcy temu spotkałem człowieka, który był w jednostce. Przyszedł już oczywiście na emeryturę i powiedział, że kojarzy mojego dziadka, że znali się i że nawet mieli przyjemność rozmawiać. Więc to jest bardzo fajne i piękne. Ale wtedy jak byłeś z nim, szczerze mówiąc, jak opowiadasz, to aż tak mam ciarki, bo to takie spotkanie pokoleń i pewnie i dla jednej, i dla drugiej strony było wyjątkowe. Jak ty to obserwowałeś z boku, to co sobie myślałeś? To było po prostu ciekawe, to była duma, czy fajnie, że widzisz ty tą drugą stronę, czyli grom? To było zupełnie inne spotkanie, bo
to było chyba spotkanie twardzieli. Znaczy, tam ludzie naprawdę wiedzieli, co to znaczy być na froncie i co to znaczy stracić kogoś bliskiego albo być pod ostrzałem. I to był zupełnie inny poziom rozmowy. Mimo tego, że dzieliła ich przepaść, jeżeli chodzi o ilość lat, to wciąż był ogromny szacunek tych gromowców względem... Ale oni rozmawiali o praktyce, o tym, jak to nie, wyglądało? Nie, no, to nie. Praktyka oczywiście się zmieniła, no, system szkolenia i wszystko bardzo się zmieniło, ale dla gromowców cichociemni byli bohaterami, są wciąż. Nawet jest chyba jedno odznaczenie, które jest nadawane gromowcom właśnie imienia cichociemnych, które mówi o tym, że trzeba mieć odpowiednią ilość godzin w boju, odpowiednie jakieś tam inne kryteria spełnione. I nie wszyscy gromowcy mają to odznaczenie. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla nich i honor, żeby sobie właśnie taką naszywkę przy mundurze przyczepić. A wróćmy do tego domu na Żoliborzu, bo tam mieszkał twój dziadek. Jak to wspólne spędzanie czasu wyglądało, szczególnie jak byłeś młodszy, ale już jak pamiętasz, to były jakieś spacery, to były rozmowy, to właśnie jakiś sport. Jak to tak wasza relacja się kształtowała? Zazwyczaj żeśmy rozmawiali o tym, co się dzieje tu i teraz. Dziadek był osobą, która bardzo chciała być na bieżąco. Zawsze miał takie powiedzenie, zawsze do przodu, nigdy inaczej i starał się być aktywny, świadomy i uczestniczący w tych wydarzeniach, które się dzieją teraz i tu w Polsce i na świecie również. Rozmawialiśmy o rzeczach, które są ciężkie dla młodego człowieka, nie wiem, związane z pierwszą miłością, związane z wyborami dotyczącymi szkoły, rozwoju, tego, co jest ważne. Kiedyś pamiętam, jak dziadek... Właśnie no, spotykaliśmy się w różnych momentach, zazwyczaj wtedy, kiedy trzeba było się poradzić. No i zdarzyło się tak, że zostałem okradziony. I postanowiłem przyjść do dziadka i powiedzieć, no co tu zrobić, żeby to się w ogóle nigdy nie powtórzyło. Była to bardzo stresująca sytuacja. No, zresztą byłem jeszcze w szkole, więc no zdarza się. I dziadek, długo nie myśląc, poszedł na górę i przyszedł z dwoma portfelami i powiedział, tu będziesz trzymał pieniądze, a ten drugi będziesz dawał złodziejom. No i od razu miał bardzo dużo różnych prostych, bardzo prostych rozwiązań. Wow. Jest, nie wiem, czy to jest też taka bardzo do podzielenia się, ale no dobrze, jest to jak najbardziej motto, które wciąż towarzyszy mi i jest proste i mówi, zanim usiądziesz, sprawdź, czy jest papier. I to mówi o tym, o w ogóle całej filozofii tego, żeby myśleć dwa razy, zastanawiać się, co się robi, nie popełniać głupich błędów, bo można żałować, żeby planować. Tak jak on planował i organizował? Jak najbardziej, miał wszystko zaplanowane do samego końca. Rozmawialiśmy, i jeszcze dopytam o to, bo powiedziałeś, że jak coś się wydarzyło, to szedłeś do niego. Tak właśnie było? Bo byłeś pierwszym wnukiem najstarszym tak. z całej rodziny i często ci się zdarzało właśnie iść po poradę albo po prostu, że tak powiem, posiedzieć z kimś mądrym? To było tak, że ze względu na to, że moi rodzice mieli dosyć długie godziny pracy, no to często po prostu trafiałem do dziadków po lekcjach czy po szkole. No i ten czas żeśmy spędzali ze sobą w bardzo dużym wymiarze. No i albo proza życia, znaczy rozmowy na różne normalne tematy, albo właśnie głębsze problemy dotyczące tego, co się dzieje w moim życiu i jak można mi pomóc. Ale właśnie przy takich okazjach jak szkoła, czy jakieś takie powiedzmy wybory, to on to sugerował ci coś? To był taki dziadek sugerujący, dający rozwiązania, czy raczej jak to wyglądało? Nie. Dziadek nigdy nie narzucał niczego, raczej otwierał furtki i dawał... Pokazywał opcje, tak, jakie są. Tak. Dawał pole do tego, żeby się zastanowić samemu i podążać za tym, co się chce. Wracając do tej organizacji dziadka, no to jest naturalne, tak? Znaczy rozumiem, jak się jest cichociemny i nie masz coś zorganizowanego, to tylko może kosztować życie. A jak ta organizacja wyglądała w codziennym życiu dziadka, już tym powojennym?
Jak ona wyglądała? No, dziadek nienawidził się spóźniać, więc zawsze był przygotowany, nawet miał zegarek ustawiony kilka minut wcześniej, więc każde spotkanie zawsze było w punkt. Miał notesy, w których miał ponotowane wszystkie numery telefonów i ważne notatki. No, taki planer był czymś, co zawsze pamiętam z tego domu, czyli co będzie się działo następnego dnia i jest to zaplanowane. Ja do dzisiaj, znaczy to jest coś, co chyba przyszło też trochę na mnie, że kalendarz to jest coś, co też prowadzę i staram się wszystko zapisywać, a może za tym się kryje po prostu to, że nikt nie ma dobrej pamięci w tej rodzinie, więc musimy sobie jakoś radzić. Dziadek, przed spotkaniem, przed naszym wywiadem mówiłeś, że dziadek też miał zorganizowane to, że zależało mu na tym, żeby spisać wspomnienia. To zależało mu, żeby to on właśnie opisał to, co widział, to co przeżył? Jak najbardziej. No, dziadek przekazywał nam bardzo wiele informacji w przekazach ustnych, podczas jakichś rozmów czy spotkań rodzinnych. Ale bez wątpienia chciał, żeby też było coś, co będzie służyć następnym pokoleniom i spisał całą swoją historię w książce, w swoich wspomnieniach. Długo do tego się przygotowywał, bo dziadek był osobą, która była analogowa i pisał na maszynie, więc całą książkę napisał na maszynie do pisania. I pamiętam, jak z korektorem siedział i poprawiał linijki, jak coś źle było wpisane. Trwało to trochę, ale powstało i zostało wydane. Dziadek też wydał album, znaczy jego zdjęcie zostało opublikowane też, tak? Poza tym, że są na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, to też zostało to, co zrobił, wydane. Tak. Dziadek bardzo starał się o to, żeby dokumentacja związana z działaniami w czasie wojny i w ogóle wszystkimi fotografiami zostały gdzieś opublikowane i zachowane, więc powstało kilka bardzo dużych albumów prac. I to jest coś, co chyba było gdzieś jego ideą, żeby pamiętać i żeby pamięć o tym, co się działo, została przekazana. Bo tak naprawdę to chyba o ludziach pamiętamy tak długo, jak o nich rozmawiamy. Absolutnie. Po to jest to nasze dzisiejsze spotkanie. Powiedz mi, jak te wasze rozmowy wyglądały o powstaniu, jego wojennych przeżyciach. Ty pytałeś o wojnę, jak już wiedziałeś, kim był dziadek i gdzie walczył? Zadałem o wojnie. Tak naprawdę w domu żeśmy dużo nie rozmawiali. I to nie było coś, co było dla nas wszystkich ważne, bo dziadek wychodził z założenia, że jest czas wojny i czas pokoju i w czasie pokoju nie należy pamiętać o tym, co było w przeszłości. Dziadek nie miał też żadnych pretensji bądź nie miał żalu do strony niemieckiej. Wręcz przeciwnie, z podziwem patrzył, jak ten kraj się rozwija i gdzie teraz jest. Bo go o to pytałeś, prawda? Tak, pytałeś tak, go tak, o to. Tak, tak. Pytałeś go o to, jakbyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało? No, jak byłem młody, to zadałem kilka takich trudniejszych pytań swojemu dziadkowi. Wydaje mi się, że z perspektywy czasu trochę nie wypada, ale byłem odważny i głupi, więc zadałem. Pierwsze pytanie brzmiało: co właśnie sądzi o Niemcach i o tym, co robili w czasie II wojny światowej? No i dziadek właśnie wtedy powiedział, że nie ma do nich żadnego żalu, że większość z nich musiała być tam przymusowo i nie ze swojej woli i że te działania wojenne się zakończyły, więc po latach, po spotkaniach pojednawczych i po tym wszystkim, co zostało przepracowane pomiędzy naszymi krajami, nie ma potrzeby, żeby wciąż mieć jakiś żal i pretensje i należy iść dalej i budować raczej wspólne relacje. Drugim pytaniem było, czy dziadek kogoś zabił w czasie II wojny światowej. Dziadek mi bardzo dyplomatycznie odpowiedział, że w czasie akcji nie patrzy się, czy kula kogoś dosięgnie. Jest się w ferworze walki i chyba nawet nie chce się nad tym zastanawiać.
to nie było jego głównym celem. On był pogodnym człowiekiem? Jakbyś go, jeśli chodzi o jego cechy, opisał? Dziadek był bardzo pogodną osobą. Był osobą, która była bardzo otwarta, był niezwykle inteligentny i ludzie bardzo lubili z nim spędzać czas. Więc rozmowy i spotkania w domu na Żoliborzu odbywały się dosyć często. Dziadek miał też ciekawych sąsiadów, tak? Mówiłeś mi, tak, że Andrzej Wajda był między innymi jego sąsiadem. Dosłownie za płotu sąsiadem był Andrzej Wajda, ale też między innymi pan Pasyn czy pan Janusz Majewski też byli sąsiadami. No, towarzystwo na Żoliborzu było wtedy bardzo barwne i ci ludzie rzeczywiście się spotykali i lubili spędzać ze sobą czas. Powiedz mi, w dziadku było widać, mówisz, że był pogodny, zabawny, no wyobrażam sobie, wiem jak wyglądał, więc wyobrażam sobie siedzących was, oglądających mecz, a było widać czasami w nim tę wojnę? Ty ją dostrzegałeś jako wnuk? Konsekwencje wojny? Nigdy nie widziałem nic takiego. Wydaje mi się, że dziadek to miał już zamknięte i przepracowane i dla mnie był pogodnym, opiekuńczym dziadkiem, który wszystkie wnuki kochał równie mocno i starał się o to, żebyśmy spędzali ze sobą jak najwięcej takiego rodzinnego czasu. A on potem robił zdjęcia już? Lubił robić zdjęcia w tej rodzinnej atmosferze? Tak, tak, bardzo dużo robił zdjęć, również takich właśnie na potrzeby domowe. Ale dziadek, ze względu na to, że wykonywał wolny zawód, to zawsze musiał sobie znaleźć jakieś nowe zadanie i podejmował zawsze jakąś nową inicjatywę. Wyszukiwał sobie pracy po prostu, więc chęć organizowania wystaw, wydawania albumów, spotkania, aktywność w Związku Kombatantów, czy później kapitule Virtuti Militari, to wszystko są aktywności, które wychodziły gdzieś z impulsów, chęci bycia wciąż obecnym w życiu takim publicznym. Dziadek też doradzał w publikacjach, w produkcji filmów dokumentalnych, tak, o cicho ciemnych. Tak. Tak. On się bardzo, bardzo mocno angażował w te różne inicjatywy upamiętniające pomniki. Wydaje mi się, że wszystkim kombatantom, którzy byli czynni, zależało na tym, żeby ta historia nie była przekłamana i żeby była pokazana po prostu prawdziwie, więc jak tylko mógł być jako organ doradczy, opiniować i mówić, jak było rzeczywiście, no to tylko to robił. A powiedz proszę, jak to wyglądało między wami już w tym późniejszym, dorosłym życiu? Mówiłeś, że on ci przekazywał, dyskutowaliście o życiu, o takich bieżących sprawach. Na co on zwracał uwagę w tych rozmowach? Co dla niego było w życiu ważne? Jakie zasady? Zapewne znając, tak jak już opowiadasz, znając jego, to nie było powiedziane wprost, ale co było dla niego ważne? Co on cenił w ludziach? Bez wątpienia dziadek cenił w ludziach pasję. Wydaje mi się, że i rzeczywiście chyba w rozmowach, żeśmy nie rozmawiali o pieniądzach, więc pieniądze nie były jakąś wartością, która była dla niego nadrzędna. Zdecydowanie pasja, historia, patriotyzm. Również dziadek był wierzący, więc religia. Dla niego ważne też było, aby to domowe ognisko było podtrzymywane, więc relacje między członkami rodziny i siła w rodzinie, to jest też takie hasło, które pamiętam, więc żeby dbać o bliskich. Jak on dbał o was? O wszystkich. Ale to jego dbanie się, jak się przejawiało? Znaczy, że nie wiem, telefonował, dzwonił, jak się nie odzywałeś jakiś czas, to on się odzywał, jak to wyglądało? Przede wszystkim były organizowane spotkania. Może dziadek sam z siebie nie dzwonił, ale wiadomo było, że w weekend pojedziemy do dziadka i się z nim zobaczymy. I zawsze był organizowany jakiś obiad albo jakieś spotkanie na herbatę, bądź po prostu szybkie odwiedzenie dziadków, żeby dowiedzieć się co u nich i opowiedzieć im, co się u nas wydarzyło.
I to, rozumiem, była tradycja i to było... Tak, to, tak, było... to było coś naturalnego. A powiedz proszę, jaki on miał stosunek z babcią? Znaczy, jakie to było małżeństwo? Tak jak żeby jeszcze namalować ten kawałek rodziny. Była pomiędzy dziadkami pewna różnica wieku. Moja babcia skończyła Akademię Sztuk Pięknych i ja do końca nie pamiętam tych historii, ale wydaje mi się, że to się wszystko zaczęło od pierwszych jakichś komercyjnych sesji zdjęciowych, gdzie babcia po prostu była modelką. I babcia była bardzo piękną kobietą i bardzo temperamentną. I to połączenie zorganizowanego wojskowego, które ma wszystko poukładane, z energiczną, piękną, żywiołową i wybuchową kobietą, było czymś, co spowodowało, że ludzie chyba z Żoliborza chcieli przychodzić i oglądać, jak to wygląda. Dlatego ten dom tak żył. Jak ta codzienność ich wygląda? No, darli koty, a potem się kochali. Ale to był taki otwarty dom? Mówiłeś, że tam były różne wydarzenia. Rozumiem, że bardziej twoje rodzice pewnie pamiętają. Tak, twoja mama bardziej pamięta, co tam się działo. Moja mama tak i rodzeństwo na pewno bardziej to kojarzy. Ale z tego, co ja wiem, to jak najbardziej wiele osób przychodziło. I dziadek miał też pracownię fotograficzną u siebie w domu, więc do niego też przychodzili ludzie związani z pracą. I w tej ciemni, która zresztą do dzisiaj została, ta ciemnia, ona jest nieruszona w ogóle. Są tam ogromne jakieś maszyny do wywoływania, jakieś odczynniki srebra i inne rzeczy. Nie mam pojęcia w ogóle, do czego to służy, ale jest to nieruszone i wciąż stoi. A jak masz taki, jak zamykasz oczy i widzisz dziadka, pierwsze zdjęcie, to z czym on ci się kojarzy? Moim ulubionym zdjęciem jest zdjęcie dziadka w mundurze galowym podczas szkolenia w Szkocji. Nie mam go tutaj, ale dziadek jest, nie dziwię się, że te Brytyjki chciały z tymi Polakami spędzać czas. Okej. A z tego życia już teraz twojego, to jaki to jest obraz dziadka? Pamiętam, że mieliśmy taką tradycję, żeby wspólnie ubierać choinkę. I święta właśnie bardzo często były na Żoliborzu. Więc pamiętam taki obrazek, jak właśnie dziadek siedzi i tylko dyryguje, mówi ta bombka tu, łańcuch tak i gwiazda. I tak było z choinką i poza choinką? Zawsze on tak był raczej tym, który wskazywał? Tak, wskazywał, nie dyrygował, wskazywał, jak najbardziej. A masz coś po dziadku? Powiedziałeś, że ta organizacja? Jak najbardziej. Na co dzień mi towarzyszy zegarek dziadka. Dziadek nosił ten zegarek w czasie powstania. Nie ma on żadnej wartości większej. Zegarmistrz mi uświadomił, że nie ma to żadnych wielkich kolekcjonerskich atrybutów. I przez to towarzyszy mi na co dzień, ponieważ po prostu jest zwykłym zegarkiem, który nakręcam i dzięki temu trochę dziadek jest przy mnie bliżej. Ale wzruszające. Chciałeś go po prostu wziąć? To znaczy, to było tak, że świadomie... Nie był, raczej u nas w rodzinie nie ma czegoś, że można sobie wziąć. Mm-hmm. Okej. Okay. Jest to podarowane. Okej. Okay. Więc... No tych pamiątek zostało dosyć niedużo i jeżeli możemy, to właśnie zdjęcia zostały przekazane na rzecz muzeum, żeby służyły wszystkim, a te rzeczy, które są prywatne, no to musi być zgoda wszystkich członków rodziny, żeby ktoś mógł z tego korzystać. Nie mamy takich też tradycji, żeby mieć jakieś półki, gablotki, żeby to stało i się kurzyło. Jeżeli ktoś chce coś mieć, to tylko po to, żeby to funkcjonowało. Służyło, dokładnie. Było pożyteczne. Mhm. A jak ten dziadek już jest gdzieś tam blisko ciebie, to ile w środku z niego jest w tobie? Dużo, bardzo dużo. Jest spokój, jest organizacja, jest bardzo dużo obserwacji. Ale nie wiem, czy to są zalety czy wady. Ale obserwacji świata, tak, ludzi? Tak. Ludzi, świata, w ogóle ciekawości. I
No trochę mi tego przekazał. Bardziej w charakterze niż w wyglądzie, wydaje mi się. A ciekawość świata jakby w czym się przejawia u ciebie? Mój dziadek... Chcesz, i tu dopytam, chcesz coś... albo proszę, skończ. Dziadek bardzo lubił podróżować. Po wojnie, jak tylko miał okazję, to jakieś zaoszczędzone pieniądze, to starał się gdzieś pojechać i spędzić ten czas ze swoimi dziećmi. I dzięki temu ja bardzo dużo się dowiedziałem właśnie o świecie i o krajach i o miejscach, które odwiedził, więc taką ciekawość też dostałem od niego. Masz jakieś, i tu chciałam dopytać, masz jakieś plany, pomysły, żeby kontynuować te projekty, szczególnie fotograficzne dziadka? Pojawiła się taka idea, żeby spróbować ożywić część fotografii. Chciałem bardzo użyć techniki paralaksy i lekko zanimować te fotografie, zwłaszcza te, które pokazują życie Warszawy, żeby ożywić tych wszystkich ludzi raz jeszcze i żeby spróbować nadać mały ruch i głębię fotografiom, które są tutaj przedstawione. Sądzę, że ten projekt jest czymś atrakcyjnym. I może na przykład właśnie na social mediach mógłby drugi raz ożyć. Rozumiem, że nowoczesność pozwoliłaby, żeby te zdjęcia dziadka, które są tutaj płaskie, a u niego były ostre, stały się znowu żywe. Tak, i atrakcyjne. I atrakcyjne też dla odbiorców. Wydaje mi się, że wtedy mogłoby to zainteresować sporo młodych ludzi, którzy by zwrócili uwagę na coś, co jest po prostu nie tylko martwym zdjęciem, ale jakimś życiem. A nowoczesne techniki na to dzisiaj pozwalają. Jak najbardziej. Jak tak sobie tutaj rozmawiamy o twoim dziadku, on dożył 100 lat. 100 lat. To było dość hucznie obchodzone. Różni ludzie wysyłali mu życzenia na 100 lat. Powiedziałeś mi przed rozmową, że on nawet sobie to nieźle zorganizował. No dziadek chyba właśnie również to zaplanował, żeby mieć równo 100 lat i żeby zrobić wszystkie te zadania, które sobie zaplanował. A obchody setnych urodzin były czymś bardzo wzruszającym dla nas wszystkich i były czymś bardzo miłym, bo pamiętam właśnie, jak ludzie z muzeum przyszli z wydrukowaną wielką tablicą, gdzie internauci wpisywali życzenia i miłe słowa pod adresem dziadka. I to trochę pokazało nam wszystkim skalę, że dziadek rzeczywiście jest też autorytetem dla wielu innych osób i że wciąż wiele osób pamięta o tym, czego ci wszyscy młodzi ludzie w tamtych czasach dokonali na rzecz naszej historii. To było naprawdę bardzo, bardzo miłe i z gromu były też życzenia. Z gromu zresztą do dzisiaj, co muszę podkreślić, zachowuje się bardzo ładnie, bo zawsze na wszystkich świętych jest znicz z gromu i to są, no, to są jakieś świadectwa pamięci. To jest takie gesty uznania bez wątpienia. Tak, tak. A wyście te urodziny obchodzili na Żoliborzu w domu? Tak, oczywiście. Dużo ludzi było? W gronie rodzinnym urodziny były oczywiście z tortem i cała rodzina się pojawiła, ale też cały czas ktoś przychodził i właśnie były... No wtedy to od wszystkich, no, zaczynając od kancelarii, kończąc na Związku Kombatantów i innych dalszych znajomych, bliższych. Powinnam zapytać, czy whisky było? Zawsze, do końca było whisky. Pytam o to o organizację, bo mówiłeś mi, że dziadek nawet miał zorganizowany, znaczy opisany dokładnie pogrzeb, tak? Jak to z jego strony wyglądało? No dziadek nie chciał pozostawić tego przypadkowi również i zaplanował sobie również wszystkie te rzeczy, które miały dotyczyć tego, jak chce, żeby wyglądał jego pogrzeb, jakie ortery ma mieć przypięte, w którym miejscu, w jakim ma być mundurze. Oczywiście to potem przybrało też oficjalną drogę, ale no nawet o to zadbał, czym zaimponował całej rodzinie. Nawet trochę rozbawił rodzinę tym, że nawet to miał przygotowane. Dowcipny był nawet po śmierci. Tak. Powiedz proszę na koniec, jak tak sobie myślisz o nim, to w takiej waszej codzienności dzisiaj czego ci najbardziej brakuje? Za czym tęsknisz?
Chyba jeśli chodzi o dziadka? Najbardziej za tym, żeby właśnie móc pójść i posłuchać tego, co ma drugi człowiek do powiedzenia. Albo po prostu, żeby ktoś wysłuchał w trudnym momencie, bo dziadek bardzo dużo słuchał i nigdy nie oceniał, pozwalał się wygadać i jak tylko mógł, to doradzał, ale czasami zostały pewne rzeczy przemilczane, tylko po to, żeby można było usiąść obok drugiej osoby i z nią chwilę zamienić wolną. Za co jesteś mu wdzięczny? Za to, że mi dużo czasu poświęcił i że mogliśmy rzeczywiście spędzić sporo wspaniałych chwil. Powiem, że wiele osób żałuje tego, że nie spędzało czasu ze swoimi dziadkami, a ja jestem, w mojej pamięci jest wciąż bardzo dużo wydarzeń i wspólnych chwil, które żeśmy spędzili, zaczynając od prozaicznej przejażdżki na pocztę, kończąc właśnie na wizycie w gromie. Więc to są małe i duże wydarzenia, które wciąż są gdzieś w mojej pamięci. I tu jeszcze chcę zapytać, on ci odsłaniał Warszawę? Opowiadał o Warszawie? Nie mieliśmy takich wycieczek. Warszawa zresztą za mojego czasu już była tak zmieniona, że ja bardziej znałem te fakty związane z jego działalnością z książek. Nigdy żeśmy się nie wybrali na przykład na cmentarz ewangelicki, żeby dziadek mi pokazał, w którym miejscu był albo którym kanałem szedł. To nie było nam w ogóle potrzebne. Ja znałem te fakty, on wiedział, że ja o tym wiem i tyle. Nie było takiej potrzeby, żeby to jeszcze podbudowywać jakimiś wizytami czy opowiadaniami, czego to on nie dokonał. Ja po prostu wiedziałem, że on zrobił dużo. To był taki dziadek, który mówił, że jest dumny, mówił o uczuciach, czy tego nie było? Dziadek był racjonalistą, więc jeżeli były słabe wyniki w szkole, to był krytyczny, ale jeżeli był jakiś sukces rzeczywiście, to był dumny. On uważał, że nauka, edukacja jest ważna? Jak najbardziej. Mówił, że edukacja i języki to są dwie podstawowe rzeczy i to odsłania horyzonty bardzo. Więc starał się, żebyśmy mieli dobre wyniki i żebyśmy też kultywowali swój rozwój w kierunku języków. Tą rozmową na pewno przybliżyliśmy, no też myślę, że po prostu też troszeczkę inną twarz twojego dziadka. A ty osobiście jak byś chciał, żeby o nim pamiętano? Co dla ciebie jest w tej kwestii ważne? Dla mnie jest chyba najważniejsze to, żeby ludzie chcieli sięgać wciąż do tego, co pozostawiły za sobą te pokolenia. Bo tak jak powiedziałem, jak długo będziemy o nich rozmawiać, tak długo będą oni żyć. I nie mam żadnych takich patetycznych wartości, które chciałbym, żeby zostały przekazane. Po prostu, żeby o nich pamiętać. Dziękuję ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.